Dobra, nagramy. Taka informacja dla właściciela, żeby nie było, że coś tam ściemniam, że nie umyłem tego w środku. Tu jeszcze wszystko i tak nie umyłem. I tak jeszcze wszystkiego tutaj nie umyłem, myję na bieżąco. Tu macie karter w środku. Jeden. Tego drugiego już wam nie wyciągnę, bo tu już skrzynię założyłem sobie. Skrzynia też została umyta. Jeszcze ściutka, zanim to jeszcze złożę, to oczywiście tutaj nawalę oleju świeżego. Ale umyłem ją, sprawdziłem, skrzynia jest ok. Więc tutaj nie powinno być problemu żadnego. Tutaj na przykład dekiel boczny też ładnie umyty. Oczywiście tutaj się nie przejmujcie tym, bo to jest zaschnięte błoto, tego nie będę skrobał. Takich rzeczy, najważniejszy środek. Tutaj tak samo umyte. No i po kolei, jak będę brał części, no to będę je mył i będę to składał. Ze składania wam też raczej nie pokażę, bo teraz kurde latam tam i z powrotem i nagrywanie, no to kurde zajmie mi sporo czasu, którego nie mam. A latam kurde tam i z powrotem cały czas, to robię to, to tamto, to tamto. A pasuje mi kurde przynajmniej ten silnik dzisiaj jeszcze złożyć i wrzucić go do ramy i niech czeka na części. Jakby się ktoś zastanawiał, czy myję, akurat w tym wypadku myję taką, można powiedzieć, starą benzyną, starym paliwem, a ze względu takiego, żeby to szybko puściło i szybko wyschło, więc no, taki szybki zabieg, można tak powiedzieć. I tak to wymyję, szybko przedmucham, ładnie, fajnie wszystko puszcza. No, przeważnie myję ropą, ale w tym akurat wypadku wymyłem to benzyną, więc będę musiał zastosować troszeczkę więcej oleju, bardziej się do tego przyłożyć, bo jak smaruje się ropą, to on jest tłuste, to jeszcze, aby tam gdzieś delikatnie coś tam nie dosmarował, to tam na ropie się ślizgnie, nie? A od paliwa, no to wszystko jest suche, więc muszę bardziej się przyłożyć do tego, żeby to ładnie wszystko było wysmarowane przy pierwszym odpalaniu, żeby to tam, kurde, się nasmarowało. Tyle, nie gadam, robię, bo kurde, czas mnie goni. Dobra, pobojowisko. Silnik już jest w ramie, jak widzicie. Jeszcze zostanie tutaj parę takich pierdół. Do roboty jest. Mianowicie widzę, że z gaźnika się leje, no to pasuje tam od razu zajrzeć, jak to tam wygląda. Zrobić tą kostkę instalacji, ale to już dzisiaj mi się naprawdę nie chce. Troszeczkę z roboty zmordowanym wrócił, no ale przynajmniej udało mi się silnik złożyć do końca i wrzucić go do ramy. Ale dobrze, że mam te elektryki, kurde, bo to całkowicie mi dość sporo mi przyspieszyło robotę. W porównaniu jakbym miał to ręcznie kręcić, a tak tylko zyk, 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 zyk dokręcać, a potem kurde już ręcznie na gotowo. A wstępnie wyodkręcać czy dokręcić coś wstępnie. No to takie elektryki, super sprawa, ten mniejszy do tych mniejszych śrubek, a ten pieron do tych większych, ewentualnie nawale albo coś, dokręcić, odkręcić, super sprawa, tak bym powiedział. Bardzo dobry zakup, jestem zadowolony. No to tyle, no czekam na sprzęgło, może mi jutro przyjdzie, może pojutrze, zobaczymy, oby jak najszybciej. Skończy temat, odpalić, przejechać się. Pewnie jesteście zawiedzeni, że nie nagrywałem wam jakichś poradników z montażu, demontażu silnika, ale wierzcie mi, ja to naprawdę staram się jak najszybciej wszystko ogarnąć teraz. Bo już w kolejce dwa kłady są, kurde, do roboty. No i pasuje to, kurde, jak najszybciej pchnąć z tego garażu i wziąć kolejne sprzęty i szybko tak samo zrobić, kurde, żeby upłynnić. Upłynić, zająć się swoimi sprzętami. No, no więc tak się ma sytuacja. Nagrywanie, powiem wam szczerze, strasznie i to strasznie wydłuża robotę. Najlepiej to jest puścić sobie takiego timelapsa, nie przejmować się kamerką i robić swoje. Chociaż przy zakładaniu silnika kliknąłem timelapsa, ale nie kliknąłem sobie nagrywaj. No, nie przejmowałem się kamerką i nie sprawdziłem sobie, że nie nagrywa, no ale trudno się mówi. Cały silnik jest wyczyszczony, więc tutaj jest super wszystko, czyściutko. Jedynie co,
No to w chłodnicy będzie trochę tego starego oleju przepalonego. Jedynie w chłodnicy. Więc no, chłodnicy tylko nie rozbieram. Bo to jest niepotrzebna moja robota. Nie dostałem zlecenia takiego, więc tam nie grzebię. A tak to tam filtr oleju i wszystko. Tam jest ładnie wyczyszczone, wstępnie ponasmarowywane. No, ewentualnie i tak jak przy odpalaniu, no to się weźmie i na początku się pokopie, nie? Żeby przebiło ten olej. Olej nabiło no, do filtra oleju, do głowicy, wszędzie i dopiero wtedy odpalimy. No, dobra, kończę. Ja se tu jeszcze na spokojnie, poza odcinkiem tutaj pomyję. I czekamy na sprzęgło. Mam nadzieję, że jak najszybciej przyjedzie. No i widzimy się po dłuższej chwili. Na kolejny dzień paczka przyszła. Mamy nowy kosz sprzęgła. Nie będzie taki jak tutaj. Takiego nie zalecam. Pod tym względem, chyba że komuś kopka nie odbija, no to ten jest nawet lepszy od tego. Ale jak komuś kopka odbija, no to drogie koszta będą. Zamiast wymienić tylko tą zębatkę pod spodem, no to trzeba wymienić komplet. Powiem wam szczerze, z koszem się troszeczkę umęczyłem. Zrobiłem taki mały myk. Jakby to może być mały myk. Chociaż nawet widzę, że ten kosz jest mocniejszy od tego. Ma grubsze ścianki. Mam nadzieję, że tarczki się zmieszczą. Ale widać, że ściany są grubsze, ścianeczki. Chociaż te miejsce jest aluminiowe, w którym, nie wiem czemu oni to tak robią, miejsce, w którym osadzona jest zębatka, jest aluminiowe, zamiast to zrobić metalowe, cały taki pierścień pełny. No nie wiem, kto to projektuje. Powinni mnie tam zatrudnić, no, bym to zaprojektował tak, żeby się to kurde nie psuło. No właśnie, o, coś ale typu tutaj, tak jak tutaj jest. Takie coś zaprojektować, tylko że tutaj wypust, oczywiście trochę to większe, zaprojektować tutaj wypust metalowy na tą zębatkę. No i nie psułoby się, tylko że oczywiście dla nich to łatwiej jest zrobić coś takiego i to potem łatwiej obrobić. A jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, dlatego to tak wygląda, a nie inaczej. Ładnie zęby pasują, nic się nie mija. Ładnie pasuje na zębatkę od wału. Minus tego kosza w porównaniu do tamtego, co jest tam, starego, jest właśnie problem tego osadzenia, bo widzicie, to się tutaj kurde telepie, no niestety. A na tamtym koszu to wszystko było sztywniejsze, nawet wam pokażę, żeby nie było. Widzicie? Na starym koszu to wszystko fajnie sztywne jest. Chociaż tutaj coś nie siadło. Coś nie siadło na jednej zębatce, ale to mało ważne. Bo to powinno trochę głębiej wejść, ale... Widzicie? Praktycznie nie ma luzu. I pod tym względem ten kosz jest lepszy i on jest też cięższy, bo jest więcej złomu. Nie mam maszyn. Tak to bym kurde zrobił swój kosz sprzęgła. Po prostu ze starego roznitowałbym i zrobiłbym spód tak, żeby to kurde wszystko było ok. O. Tu siadło do końca. Widzicie? Ten się gibie. No bo jest luz na delikatne zębatce i jeszcze luz na połączeniu zębatki z koszem. No i to się gibie przez to. A na tamtym jest to wszystko sztywniejsze. No to jest jedynie ten minus, że ten kosz może być troszeczkę tutaj głośniejszy. Ale za to jest plus taki, że jak się uszkodzi tam zębatka od kopki, no to mamy taki plus, iż no ściągamy kosz, wymieniamy tylko tą zębatkę pod spodem i jest problem rozwiązany.
A nie, trzeba wymieniać dodatkowo kosza całego. Dobra, wkładam tutaj kamerkę na statyw i składamy to, ale wcześniej jeszcze sobie domyję, bo miałem umyć te części, ale jakoś nie zdążyłem. Niestety deczko nie pasuje. Trzeba będzie stoczyć tutaj 2 mm, ponieważ nie da rady zamknąć obudowy. No, więcej też nie możemy za bardzo, no bo będzie musiał być jakieś luzne tarcze. Dobra, toczę. Trwało to chwilę, ale musiałem stoczyć tak za 3 mm z wysokości, bo dekiel się nie chciał zamknąć. Dlatego zrobili to sztywne, żeby nie było luzów i nie obcierało dekiel. Bardzo głupie rozwiązanie, tak wam szczerze powiem. No ale cóż no. Nie wiem jak jest z koszem od MRF-a, bo akurat nie mam nic na wierzchu, od 140. Może nie trzeba będzie go toczyć, no nie wiem. Akurat od tego ZS-155 ten kosz jest, no i trzeba toczyć. Niestety. No, teraz to się powinno wszystko zamknąć. Dla świętego spokoju, żeby nie było problemów. Podłożę tutaj jeszcze taką podkładkę. To jest podkładka taka jak pod skrzynię. Dlaczego? A mianowicie, żeby ten kosz, ta podkładka zapobiegnie mi, że ten kosz, widzicie, tak za bardzo się już nie będzie chciało do przodu wysuwać, nie? Nie będzie miał tyle luzu. Nie będzie miał aż tyle luzu. Dobra, blokadka. Dokładamy blokadę. No niestety na każdym kroku trzeba kombinować. Na każdym kroku. O, teraz super, aż spasowało bez tego. No i powinno być ok, no jest tak na styk. Ten kosz jest na styk, no bardziej już nie mogę podebrać. Jak teraz nie będzie, no to nic z tego nie będzie. Pokręcamy. Muszę dowalić to pneumatem. No bo nie mam jak zablokować. Z tymi tutaj sprężynkami polecam sposób. Jest super sprawa. Nie trzeba kombinować. Z blokadami. Samo sprzęgło nam utrzyma. Dobra,
Kończmy ten temat. Cztery sprężynki. I tutaj tak samo. Teraz wam pokażę, bo dużo osób robi problem, dużo osób robi błąd i potem piszecie do mnie. Bardzo często po złożeniu, że sprzęgło nie chodzi. Zaraz wam pokażę, czemu wam nie chodzi sprzęgło. Właśnie zaraz pokażę wam, w którym miejscu robicie błąd. Robicie błąd w tym oto miejscu. Po prostu bierzecie, dokręcacie cztery śrubki i jak macie szczęście, zejdzie się wam, a jak macie nieszczęście, no to patrzcie, co teraz się stanie. Pociągnę sobie za to. Widzicie? Jest nic, ale po termosze na boki, patrzcie. O. I teraz mi dopiero wskoczyło. Kosz wewnętrzny tak jakby wskoczył na tarczkę. I teraz podtrzymując paluszkiem delikatnie dociągam dwie śrubeczki. Delikatnie, żeby sobie palca nie przycisnąć. Jedna śrubeczka. Tak. Tak, żeby już coś tam sprężyna zaczęła odpychać. I teraz mogę sobie dokręcać resztę. Widzicie? Teraz mi to już tak nie spadnie tam. Jestem pewny, że kosz się zeszedł. Mogę dokręcać resztę. Dobra, dokręcone, dokręcone. I teraz powinien się dekielek już nam. Pamiętajcie o tym, że to ma tutaj w środku być. Sprzęglik. Sprzęglik działa? Działa. Jest, mam nadzieję, że będzie ok. Dokręcamy śrubki, resztę. Resztę, wszystkie śrubki dokręcamy. No jest ok, dobra, resztę sobie już poskładam, bo widzę, że bateria na kamerce pada i widzimy się na pierwszym odpalaniu w jeździe testowej. Nie ukrywam, że go kopnąłem parę razy, żeby przebiło olej i odpalił na chwileczkę. Na chwilę odpalił, ale pasuje go jeszcze rozgrzać, no to przejedziemy się, bo tak jak będzie stał, no to gówno się rozgrzeje, a narobi hałasu. Dobra. Kurde, zimny. Bez sania jak coś jest. Kurde. Kopka jest taka głupkowata. Bo nie da rady mocno kopnąć. Zobaczymy, czy sprzęgło będzie chodzić. Nie szarpie. Tamtego nie będę chlebał.
Dobra, kończmy ten odcinek. Tu jeszcze by się przydała kwestia regulacji, ale ja na razie nie mam czasu na to, się z tym się bawić. Mam inną robotę, więc tu jeszcze by pasowało się pobawić z regulacją, bo nierówno to pracuje. Na zimnym jeszcze, ale jak się rozgrzeje, no to tak, kurde, wibruje na obrotach. Tak faluje, można tak powiedzieć. No. Co jeszcze? No. Zaraz zobaczę, ale raczej wycieków żadnych nie ma. Dzwonię po właściciela, niech odbiera sprzęta. Kończmy ten odcinek. Więc tak się prezentuje Beretta. Widzę, że jest troszeczkę mocniejszy dół niż w 140, ale silnik jest taki troszeczkę bardziej przymulasty. Może tego nie widać na filmiku, ale troszeczkę was oszukuję tutaj, bo jest założone lekkie magneto, dlatego się trochę lepiej zbiera. No ale ja biorę tutaj pod uwagę to, że no porównuję to do 140, nie? Pitganga jest taki deczko bardziej przymulasty, ale za to lepszy dół ma. Jeszcze tylko lepszy jakiś gaźnik, bo obecnie tutaj siedzi Molkt 26. Lepszy jakiś gaźnik, no i mogłoby coś z tego być. Mogłoby być fajny motoryk, bo jest dłuższy skok tłoka, więc więcej niuta to ma. No, troszeczkę byłoby ciężej pewnie go udusić. Tyle, kończmy ten odcinek. Więc podobało się standardowo łapeczkę w górę, nie podobało się łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować, a ja uciekam, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!